Cieszę się, że mogę już teraz skupić się tylko i wyłącznie na pracy, na dobrym treningu, na przygotowywaniu się do rundy wiosennej. No, tego czasu już jest coraz mniej, tak naprawdę 3 tygodnie i ruszamy z kopyta. Także już mam wszystko za sobą, czystą głowę, patrzę przed siebie i zobaczymy, co przyniesie ta runda. Długo byłeś w rozwoju, trenowałeś z rozwojem jeszcze bez kontaktu. W którym momencie doszedłeś do wniosku, że chciałbyś tu zostać? To znaczy, z każdym dniem, powiem szczerze, czułem się coraz lepiej i dosyć szybko złapałem wspólny język z chłopakami. Kilku znajomych już tu miałem, gdzie wcześniej mieliśmy ze sobą kontakt. Więc z chłopakami tak naprawdę bardzo, bardzo szybko się dogadaliśmy i to jest tak naprawdę najważniejsze przy podpisaniu umowy, żeby czuć się dobrze w drużynie, że tu jest bardzo dobra atmosfera. Więc mam nadzieję, że to będzie silny fundament pod to, żeby osiągnąć dobry wynik na wiosnę. A czujesz z treningu na trening, ze sparingu na sparing, że ta forma wzrasta, że te zaległości treningowe, które gdzieś tam miałeś, też zanikają? Dokładnie. No, na początku było z tym bardzo ciężko. Z każdym dniem, z każdym treningiem, tak naprawdę 3 tygodnie już za mną i już się czuję dosyć dobrze. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Mam na to 3 tygodnie. Zresztą cały zespół ciężko pracuje na to, żeby już od pierwszego meczu dobrze wystartować. Miałeś już przyjemność pracować z trenerem Smułą w Zagłębiu Sosnowiec. Jak go wspominasz? Mieliśmy przyjemność pracować chyba 1,5 roku. No, trener tak naprawdę budował to wszystko mozolnie. Wiadomo, dużo zmian tam zachodziło w Zagłębiu. Ściągało się coraz to lepszych zawodników, żeby ta kadra była jak najbardziej konkurencyjna, żeby w końcu ten awans wywalczyć. No, trener odszedł w takim niewdzięcznym momencie dla siebie. No, po pierwszym meczu na wiosnę wiadomo, jak to się skończyło. Skończyło się awansem. Każdy zdaje sobie sprawę, że trener również dołożył do tego dużą cegiełkę. I cóż, no, nam się dobrze współpracowało i mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. To jest tak, że ty masz coś do udowodnienia, bo zostałeś po jednej rundzie w pierwszej lidze Zagłębia, no nie odstrzelony, bo to jest brzydkie słowo, ale podziękowano ci. I to jest tak, że chcesz udowodnić, że na tą pierwszą ligę jesteś jak najbardziej zawodnikiem, który się może przydać. To znaczy, nie sądzę, że mam coś do udowodnienia. Zresztą ja sam po sobie wiedziałem, że będę raczej starał się czegoś szukać, bo tu nie chodzi o udowadnianie, tylko po prostu życzenie świecie o przyjemność z uprawiania sportu. Ja mam nadzieję po prostu, że będę zdrowy, że będę miał szansę gry, że będzie to szansa gry na poziomie pierwszoligowym, na tym mi zależało tutaj na miejscu. Tak do tego podchodzę, nie muszę nikomu udowadniać, nie o to mi chodzi. Tak generalnie, no bo rozwój to jest de facto drugi dopiero twój klub w tym CV. Dziwne uczucie być w klubie piłkarskim, ale nie w Zagłębiu Sosnowiec? No trochę tak. No, nie ukrywam, że wszystko dla mnie jest takie nowe, świeże. Ale najważniejsze jest to, tak jak mówię, że szybko złapałem kontakt z chłopakami, dobrze się dogadujemy i myślę, że dzięki temu będzie na pewno łatwiej do tej zmiany się zaaklimatyzować. Scenariusz dla ciebie wymarzony gdzieś tam na koniec tej wyspy to jest awans tego twojego klubu, czyli Zagłębia i utrzymanie z rozwojem? No dokładnie, no nic lepszego nie mogłoby się wydarzyć. Awans Zagłębia, utrzymanie rozwoju, ja zdrowy, grający wszystkie mecze, bajka.